Słuchacie Radia Kaszebę w programie Dzień Dobry Kaszuby. Już po godzinie 8.10 przeniesiemy się teraz do Rumi. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje projekt Klub Integracji Społecznej w poszukiwaniu pracy. W tej właśnie sprawie w naszym studio jest pani Katarzyna Turek, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Katarzyna, bardzo zestresowana, proszę się nie stresować, to tylko radio. Rozumiem, że pierwszy raz w studio. Oczywiście, jest to mój debiut radiowy. To proszę się przyzwyczaić. Proszę się przyzwyczaić. No, Gdynia, powoli przyzwyczajam się. Gdynia niedaleko Rumi. Możemy się częściej spotykać. A więc Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jak rozumiem, również pomaga znaleźć pracę. Powiedzmy, do kogo kierowany jest ten projekt, kto może się do niego zgłaszać, w jaki sposób? Tak, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi od 2016 roku do października roku bieżącego realizuje projekt Klub Integracji Społecznej, jak pan wspomniał, w poszukiwaniu pracy. Jest to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Kogo poszukujecie, kto powinien z tego skorzystać? Projekt ten kierowany jest przede wszystkim do osób bezrobotnych, to jest zarejestrowanych, w naszym przypadku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie, oraz do osób nieaktywnych zawodowo z terenu miasta Rumi, szczególnie tych, którzy wyłączeni są z rynku pracy z różnych powodów od wielu lat. Oprócz tych osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych, wsparcie mogą otrzymać także jakieś inne osoby? Oczywiście, aktywizujemy nie tylko samych bezrobotnych, ale skupiamy się także na najbliższym otoczeniu uczestników projektu, czyli rodzinie. Dla dzieci prowadzimy indywidualne terapeutyczne zajęcia z pedagogiem. Uczestnicy projektu wraz z najbliższym otoczeniem, czyli rodziną, jeżdżą z nami na wycieczki rowerowe, uczestniczą w kawiarenkach rodzinnych, gdzie wykonują różne ozdoby świąteczne, techniką na przykład dekupażu, pieką pierniczki, czy też biorą udział w organizowanych piknikach rodzinnych na świeżym powietrzu. To jeżeli chodzi o te inne osoby, a jakie wsparcie oferowane jest w ramach projektu właśnie bezrobotnym? W ramach tego projektu mamy duży wachlarz wsparcia. Między innymi są to warsztaty i szkolenia grupowe, wizyty studyjne w podmiotach ekonomii społecznej, jakimi są na przykład stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne. Są to też indywidualne konsultacje psychologiczne, indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego, a także szeroko rozumiana praca socjalna. Są też w ramach tego wsparcia, oferujemy prace społeczno-użyteczne, które trwają 2 miesiące, a także 3-miesięczne płatne staże zawodowe. A jest coś takiego jak warsztaty kompetencji społecznych. Tak, warsztaty kompetencji społecznych mieszczą się w zakresie warsztatów i szkoleń grupowych, w tej ofercie wsparcia. I najogólniej kompetencje społeczne należałoby rozumieć jako złożone umiejętności warunkujące efektywność radzenia sobie z wieloma sytuacjami społecznymi. Umiejętności te jednostka nabywa w toku treningu społecznego, właśnie w ramach tych szkoleń i warsztatów. Kompetencje społeczne usprawniają funkcjonowanie człowieka nie tylko w aspekcie zawodowym, ale także w sferze prywatnej. Pamiętajmy też o tym, że kompetencje danej jednostki nigdy nie osiągną maksymalnego poziomu zaspokojenia, gdyż nabywamy je każdego dnia w codziennym funkcjonowaniu, spotykając nowych ludzi, uczestnicząc w nowych zdarzeniach. Warto też podkreślić, że wysokie kompetencje psychospołeczne potrzebne są każdemu i z pewnością mogą być kluczem do drzwi wymarzonej pracy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Pani tak ładnie opowiada o tym, ale aktywizacja zawodowa to bardzo skomplikowany proces. Czego nauczycie w warsztatach aktywizacji zawodowej? Tak, warsztaty aktywizacji zawodowej to również wsparcie dla osób poszukujących pracy i w poszukiwaniu tej pracy jednym z najistotniejszych elementów jest zidentyfikowanie barier, które utrudniają jej znalezienie. Jedną z nich jest nieefektywny sposób poszukiwania właśnie tej pracy, a wiemy, że życiorys zawodowy i list motywacyjny to są podstawowe dokumenty, którymi posługujemy się poszukując zatrudnienia. Ich głównym celem jest zainteresowanie potencjalnego pracodawcy naszą osobą.
są to właśnie narzędzia kreowania własnego wizerunku zawodowego. Dlatego bardzo istotna jest świadomość właśnie własnych możliwości, określenie celów zawodowych oraz planowanie ich osiągnięcia. I tego nasi uczestnicy uczą się właśnie na tych warsztatach aktywizacji zawodowej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi pomaga znaleźć pracę. To już kolejna edycja waszego projektu. A czy są efekty, jeżeli tak, to jakie, tych pierwszych dwóch edycji? Tak, jesteśmy po dwóch edycjach, czyli po dwóch latach realizacji tego projektu. Rozpoczęliśmy właśnie zajęcia w trzeciej edycji, a największym sukcesem realizowanego do tej pory projektu w dwóch tych edycjach jest to, iż 20 naszych uczestników uwierzyło w siebie, podjęło zatrudnienie i osiągnęło ekonomiczną zależność. Jest to niesamowity sukces takiego projektu, z czego bardzo się cieszymy. A trzecia edycja tego projektu właśnie się rozpoczęła. Ciągle trwa rekrutacja. No właśnie, powiedzmy miejsca. O tych terminach. Do kiedy można się zgłaszać? Nabór jest ciągły, bo też jest rotacja w projekcie, więc w tej chwili zajęcia już trwają. Rekrutacja również i są wolne miejsca, tak więc zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu osobistego z pracownikami Klubu Integracji Społecznej z siedzibą w Rumi przy ulicy Starowiejskiej 46 lub kontaktu telefonicznego pod numerem 58 672 1661. Ten numer pewnie nie każdy zapamięta i nie zdążył zapisać, ale powiedzmy tak po prostu, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy się zgłaszać siedzibą, w Rumi. Z siedzibą przy ulicy Starowiejskiej, bo dyrekcja mieści się przy ulicy Ślusarskiej. Także projekt realizowany jest w siedzibie przy ulicy Starowiejskiej. Czy trzeba być mieszkańcem Rumi zameldowanym? Tak. A dla tych, którzy nie są? Trzeba być mieszkańcem. Rumia realizuje dla swoich mieszkańców społeczności lokalnej, która na rynku pracy jest już nieaktywna od wielu lat. Wiemy, że Rumia jest miastem młodych także, z uwagi na to, że wielu nowych mieszkańców się pojawia, więc warto się zameldować także i z tego względu, jeżeli pracy poszukujemy. Tak, warto być u nas i ubiegać się o takie wsparcie, które oferujemy. Pani Katarzyna Turek, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi. Przypominam, MOPS organizuje projekt Klub Integracji Społecznej w poszukiwaniu pracy. Tak to się nazywa. No i zobaczymy, czy kolejna edycja projektu również przyniesie pozytywne efekty jak te dwie pierwsze. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję ślicznie.